Czyżby to miał być koniec? Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft Hardcore. I kontynuujemy sobie naszą serię. Co będzie w tym odcinku, nie mam pojęcia. Jak na razie jest noc i trzeba się przespać. O, mam żelazo, także... Ojejku, dlaczego każdy achievement powoduje... Każde osiągnięcie powoduje zwiechę. Wydobędę sobie to złoto, które tam na dole czeka na mnie. I przydałoby się zrobić też kilka kilofów. O, miecz! Co ja gadam, jaki ten? Najważniejszy jest miecz, przecież ja gram na tym. Nie gram sobie na jakimś easy lub peaceful, tylko na trybie, który nie jest przeznaczony dla mnie. Wiaderko mi się przyda? Chyba nie. Do czego jeszcze żelazo może teraz być potrzebne z tych takich bardziej... Owca, nie. W tym razie schowam. Dorobię sobie kilofów. O, 4. Nie mam już patyków. No i dobrze. Pochodni mam mało. 40 będzie ok. Ten kilof trzeba skończyć. Żarcia mało mam przy sobie. Tutaj też nie za wiele. Jabłko, jajka. No, coś się z tego wykombinuje. Na razie pójdę na dół, trochę powydobywać. Co wydobędę, to wydobędę, zobaczymy. Jeszcze tylko sobie zrobię łopatę, żeby jakby było dużo gravela, to szybko to przeryć. I spróbuję coś zdobyć na zapas. Będę miał dużo kamienia, zrobię sobie u góry płotek, w którym... Murek, w którym schowam zwierzaki do rozmnażania. Schodki zrobię, żeby to się szybciej schodziło. Spróbuję także zejść nieco niżej. Może uda mi się jednak zejść na niższe poziomy niż dotychczas i miałbym szansę na znalezienie diamentów. Albo i nie. Tylko pytanie, czy tu są jakieś niższe tereny, czy to jest minimum? Trudno powiedzieć. Nie wiem, jak na tego typu mapie szukać diamentów, tak naprawdę. Mało wiem o tego typu mapie. O, są niższe tereny. Teraz już jestem tego pewien. I tam bym mógł szukać jakichś innych rzeczy pewnie. Aha, tu i w dół. I mogę kopać. Dobrze. 20 to chyba nadal za wysoko, ale coś czuję, że chyba nie da się niżej. Mhm. To nic, nie mam co tak głęboko schodzić, bo i tak tutaj nic nie ma. I co teraz? Będę chciał jakoś tam dotrzeć, ale to chyba w powietrzu lata i to nie ma sensu tam iść. Tak teraz stąd mi się wydaje. Elegancko. Dobra. Co ja tu teraz chciałem? Teraz chciałem tutaj zrobić sobie płotek. Postawić i zagonić tam krówki pewnie. Najlepsze chyba to będzie. O-o. Cześć kolego. My się chyba nie lubimy. Troszkę dalej bym sobie je dał. O, to już mi akurat urosło. Pięknie. O, pajączek. Chodź, pajączku. Jak się woła pająki? Umrzyj! To będzie moje zawołanie na pająki. Ile pajęczynek? Jedna. No, lepsze to niż nic. I tu jest chyba wystarczająco płasko. Będzie blisko do tego czegoś. Na 10, może dłużej. Nie, to nie jest gdzieś. Nie wiem, ile miałem w sumie. Takie szerokie. Jak też owca tu mieszkać, to sieć. Tylko proszę nie protestować, bo ja nie zmuszałem. Teraz jakoś krowę muszę tutaj zagonić. Przynajmniej dwie. U, jaka to wyspa śliczna. A nie, tam to chyba zagląda. A nie, to wisi w powietrzu wszystko, to lipa. Teraz zagadka, czy też urosło? Nie mam pojęcia.
Nasionek 5, możemy sobie to zasiać. Sprawdzę. Nie, zmaściłem. Dobra, mam 2, wystarczające na 2 krowy. Tylko żebym z nimi nie wpadł do jakiejś dziury. Ojejku, to tak przeszklić, jaki fajny domek by to był. Stąd weźmiemy jedną i tu po drodze zgarnę, będzie 2 w sam raz. Okej, troszkę ekipa mi się powiększyła. Nie spodziewałem się tego, prawdę mówiąc. I nie oczekiwałem tego. No i chyba jeszcze 2 pielgrzymki. Czy one się tu zmieszczą? Chyba nie. O nie, zmieszczą się. Jakieś mądrzejsze te zwierzęta. Spadaj. Jaka zawzięta owca. Tyk. Tyk. Ojejku, ja sobie wyłączyłem cząsteczki kompletnie. Bo mi na serwerze muli ten świrowało. Dobra, zjeżdżaj stąd, bo ja chcę wyjść, a nie chcę was zgubić. Już 10 poziom, mała krówka. Elegancko, rozwijamy się. Owce mi tu potrzebne, będę mi zawadzać głównie. Te sobie ubijemy na pewno. Ej, będzie na razie ok. Jeszcze mogę sobie w sumie nazbierać na trochę nasionek. Spróbować. I dam sobie tu pochodnie, żeby to też w nocy rosło. Widzę złoto. Ale poleciał daleko. Nawet więcej złota. Owce też tak latają? Tam miała bardzo dużą wolę życia, przeżycia. Ale słabszą niż moja pięść. Siekierę zostawiłem, to sobie drewna nie pozbieram. No to mam już część zbroi. Zostało mi tylko hełm zrobić. Pięknie. I będzie trzeba zbierać jeszcze, gdzieś znaleźć trzcinę cukrową, bym mógł sobie zrobić papier oraz cukier. Tu jest żelazo w powietrzu. Która jest godzina? Trochę tam jeszcze jest czasu, mogę się kawałek przejść. Nie żebym sobie na filmiku sobie zapiszę koordynaty. Ale jajc. W sumie zwierzęta takie oddalone mogę wybijać, bo i tak będę sobie rozmnażał te krowy. Tylko żebym w jakąś dziurę nie wpadł, głupio. Przy okazji dowiem się, na ile są połączone te wyspy wszystkie. A na ile będzie trzeba robić mosty. Chyba za późna pora na spacer. Może mi się coś ciemnia. Albo przynajmniej z żarciem i bieganie. Bo tu kurczę nic nie ma. Pustki. Nie za ciekawa ta mapa. O, jest. O, 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 o. Ale to też lata wszystko. Kurde. Może część lata, może część jest w górach. Nie wiem jak tam zejść zbytnio. A tam będą się potwory respić, będą mnie skakać na mnie. No nic, na razie wracam, żeby mnie noc nie została. Trzciny cukrowej nie zastałem po drodze. Pójdę może takim troszkę łukiem szerszym, żeby tu przeglądać ten teren jeszcze. Może tutaj coś znajdę. Choć wątpię. To chyba jest taka większa wyspa po prostu. Ewentualnie gdzieś w jakąś... O, konik. Kunik. To jest jeden biom na tych latających wyspach, czy mi się wydaje? Bo coś duży ten biom, jakby to miało być, kilka biomów miało być. Tu jest dość głęboko. Ile ma konik? Uuu, jaki dobry. Takiego nawet na moim świecie normalnym do gry nie mam. Dobra, robi się troszeczkę nieprzyjemnie.
bo zapada noc. Ale w sumie to jest seria hardcore. Tu nie ma być przyjemnie. Więc powrót w nocy jak najbardziej wskazany. Choć w drugim odcinku głupio by było zginąć, ale mam nadzieję, że nie zginę. Na hardzie z mieczem. Z żelaznym. Tu mamy świnki. O, tu jest jakaś dziura. Dziuła. Czy ja mam oświetlony teren wokół domu? Pewnie nie. I sobie creepery pod drzwi zaprowadzę. Tu coś ciekawego? Tak nie jest zbyt. O, ale tam chyba inny biom jest. Tak? Czy mi się wydaje? Jakby ciemniejsze te drzewa, ale to chyba mi się tylko tak wydaje. O, szkielecik. Jak będzie zainteresowanie grą, a tutaj mi się jakoś coś nie powiedzie, to i tak mogę coś kontynuować w sumie z mojego głównego save'a. Bo na nim już się dużo rzeczy dzieje ostatnio. Wydaje mi się, że to jest trochę za duża liczba szkieletów. Jakoś niespecjalnie mi zależy, żeby to ja zadawał ciosy. Zombie. Fuck. Z przyczajki strzelał. A ja mam zbroję przecież. Ja nie jestem taki papierowy, jak się obawiałem w pierwszej chwili. Ale te potworki też nie zadają tyle. Mała krówka? Gdzie ja jestem? Tam jakiś płotek jest, to chyba tam jest dopiero mój teren. Oj, to żebym poszedł na szeroko. Ojejku, ten na pająku jeszcze siedzi. Zapomniałem, że tarcza nie ma mending i przyzwyczajony jestem troszeczkę do innych zasad. Walczymy dalej. Najlepsze, że przed walką z tym zombiakiem po prostu minęło kilka dni, bo przerwałem nagrywanie odcinka. Ale już sobie przypominam, czego ja się tu najbardziej obawiałem. Ale poszło chyba dość gładko nawet. Co tu mamy? Kurczaki, creepery. Tam jest dopiero mój domek. Czy jestem w stanie to ominąć? Oh fuck. Lora. O! Uzbrojony zombiak. Może mi coś odda. Nic nie oddał. Jak tam tyły? Czysto na razie. A! Dobrze. Żarcie nie spada, ale idą kolejne zębiaki. No i elegancko. Jedno jedzonko tylko spadło. Najbardziej się boję creeperów w sumie. Choć mógłbym już je z łuku tłuc. Mam dwie strzały. I nieulepszony łuk, więc to tak średnio, ale... Zaraz jeszcze tu jednego pajączka rozwalimy. Będzie więcej nitek, będzie można pomyśleć nad... Ojejku, najgorsze dziadostwo, jakie może być w tej grze. Się dziwnie zachowują. Zwykle są trudniejsze w rozwaleniu. Ojejku, ja nie mam więcej jedzenia. Co się z nim stało? Dobra. No i szkielet na koniec. Ojej. O nie! Znowu ten dziad. Zrobiło się nieco nieciekawie. Walić to. Wow! Czyżby to miał być koniec?
Pół serduszka. Ojejku. Tak blisko. Było już tak blisko. A to przez to, że się z tym małym zombiakiem za bardzo pobawił i nie miałem jedzenia w sumie zapasu. Więc trzeba pilnować, żeby mieć zawsze zapas jedzenia. Zapamiętać, zanotować, wykuć na pamięć. Jak to szybko zżarło. Dobra. Idę spać. Pewne tutaj rzeczy mogę sobie fajne pobudować. Będzie dużo śmieszniej i ciekawiej, jak później one mi się usuną wraz z światem. Ewentualnie mógłbym robić kopię zapasową i w jakiś sposób pewnie jest, żeby zmienić typ świata. Znaczy zasady świata, jak już się zdechnie później. To jest jakaś myśl. To się generuje bez... nie tak jak trzeba, ale są pewnie skrzynki. Chociaż nie, jakbym to tak kopiował, to by nie było zabawy, a tu nie miałoby to sensu, bo tu jednak chodzi o to, żeby to znikło. Było to ryzyko, że to zniknie. A bez tego ryzyka to jest lipa. Mija się to z celem. Dobra. Tu widzę, że to średnio to tak to wygląda. No takie latające deski, to najlepiej zjarać by to było. Ale ogólnie ten typ świata jest dość ciekawy, choć nie chciałbym mieć, że cały świat się z tego składa. O, ile koni! Tam jest dość głęboko. Może jest poniżej 20? Trzeba by tu obadać. Tylko jakby to namierzyć? Jest żelazo na dole. Na środku, gdzie te konie, trzeba by tunel pionowy w dół. Znaczy, no taki 3x3 wydłubać. I by można sprawdzić, co tam jest. Można to zacząć. Dobra, to gdzieś tutaj chyba trzeba by to zacząć kopać. No to by było na tyle, a jestem na wysokości 30. A nie mam już więcej kilofów, więc no muszę na razie odpuścić i wrócić tu ponownie kiedyś. Ale pewnie to by było na tyle w tym odcinku. Skok emocji już był, więc może już nie będę przesadzał. Jak tam pogoda? Znaczy jak tam pora dnia? Słońce. A już się zbliża do... Oj, zgubiłem się chyba w tą stronę. Tak, jest, przecież to widać nawet moje dziadostwo. No. I drzewo mi jedno większe urosło i trochę mnie to zmyliło, bo nie pamiętałem go, bo go wcześniej nie było. A teraz już jest. W sumie na tym tego typu świecie mógłbym sobie wybudować po prostu wyspę połączoną jakimiś mostami pomiędzy tym wszystkim i byłbym bezpieczny. Albo wybrać jak sobie jakąś wyspę, do niej mosty i na niej się osiedlić, zrobić sobie taką bazę. To też by było ciekawe. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!